którzy chcą działać i wspierać Polaków na Kresach, bo duża część w ogóle nie wie, że tam są miliony Polaków na Kresach. To już jest trudność, prawda? Widzimy plakaty w Krakowie odklejone, nie wiem, czyście widzieli przez tą ruską piątą kolumnę. Takie czerwone plakaty zrobili. Dzisiaj widziałem kilka. Że prawda, nie wolno dążyć do wojny, trzeba skapitulować przed Rosjanami. Także jest tutaj taka akcja propagandowa za ruskie stronniki. A co, Korwin-Mikke? Nie, tak, partia Korwin. Oni teraz zmienili nazwę na Beznadzieja, czy Nadzieja, czy Beznadzieja. Korwinowi zwali mlekiem. A czy to jest dobre, bo przestaną się wreszcie naszą używać nazwę Konfederacja, prawda? Bo oni używają zarejestrowany przez nas skrót. Oni sobie zarejestrowali partię i skrót o nazwie Korwin. A nie Konfederacja. Oni się posługują naszym zarejestrowanym skrótem. Ja to zaskarżyłem do Państwowej Komisji Wyborczej. Oczywiście cała ta banda tych sędziów pomógł, uznała, że w ogóle to i to odpowie. Więc na szczęście zmienili nazwę teraz na Beznadzieję. Także mam nadzieję, że w wyborach pójdą jako Beznadzieja, czy Nadzieja, czy tam Odnowa, czy Prom, co niech się nazywa. PKWN się powinni. Ale zwracam Wam uwagę, że cały Kraków jest odklejony ich czerwonymi plakatami, prawda, przeciwko wojnie. Mimo że tą wojnę przecież nam wypowiedział Putin, zabił w Smoleńsku w 2010 roku przecież całą elitę naszą, wojska i polityczną. Także wracając do naszych spraw, czyli jeżeli chodzi o Legion Polski, bo to jest w tej chwili główna nasza aktywność, to ostatnio robiliśmy akcję Paczka dla Polaków na Kresach i to również w Krakowie dobrze wyszło. Ktoś to dzisiaj zrelacjonuje z Was, ile tych paczek się udało zebrać. Ja mogę powiedzieć ogólnie co do kraju, że zebraliśmy ponad 300 paczek i do tego dostaliśmy tonę darów z Wiednia od naszych ludzi, którzy tam w sklepach polskich w Wiedniu zebrali dary. I z tego też robimy paczki, one za parę dni, mniej więcej za jakieś 5-6 dni wyjadą na Ukrainę. Są też takie rzeczy, które dajemy wojskowym, czyli są puszki, które nie wymagają przechowywania w chłodni. Są takie puszki, na przykład szynka Ham, ta taka międzynarodowa, słynna polska szynka Krakusa, to ta właśnie nie wymaga, jest nawet na tej konserwie napisane, nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych. No bo musicie mieć świadomość, że na froncie nie działają lodówki, nie ma prądu po prostu. Mniej więcej 10 km w strefie przyfrontowej nie ma prądu. No jest z generatorów, ale to jest do radiostacji, do jakichś tam rzeczy, których trzeba na chwilę prądu. Natomiast lodówki są nieczynne. Także tam się przewozi żywność niepsującą się i długo taką, długowieczną. Więc w skali kraju najlepiej paczki, mówię, zebrał Wiedeń, czyli nie kraj, czyli ośrodek nasz zagraniczny. Oni zresztą pierwsi siedzieli we Lwowie na początku wojny, robili tam dużą akcję na rzecz tych Polaków, którzy i Ukraińcy, którzy wyjeżdżali ze Lwowa do Polski. Wiedeń się najlepiej spisał, ostatnio zebrali 500 euro też, czyli mamy na paliwo i tak dalej, to są wymierne pieniądze, można. Kupimy jakieś auto na raty dostawcze, mamy w tej chwili dwa, kroi się nam trzecie. Więc najlepiej paczki zebrał Wiedeń, a w kraju to tak, Wrocław, Katowice, Warszawa, Koszalin i Kraków. To są ośrodki, które zebrały najwięcej paczek. Może ktoś z Krakowa, kto tu widział tę górkę, tych HUD, to coś opowie, ile tego było, jak to oceniacie. Powiedzcie może ktoś z Krakowa, nie wiem. To tu pilnował sprawy paczek. Ja widziałam. Ja tu nic nie pilnowałem, ale miałem szczere chęci. Na chęciach się zazwyczaj kończy. Chciałem powiedzieć taką ważną rzecz, że ta pomoc to nie musiałaby być tylko od święta, czy w ogóle, tylko cała zmasowana praca nad tym, żeby co jakiś czas... Co miesiąc wysyłamy. I zderzyłem się ze ścianą. Byłem w Biedronce, u tych naszych tu krakowskich, byłem w Lewiatanie, byłem w GS-ach i byłem w takich prywatnych sklepach, to jest euro. I teraz jest taka sprawa, wszędzie, ja znam tych ludzi, wszędzie oprócz Lewiatana był entuzjazm,
Niestety, prawnie ta rzecz rozbija się o jedną rzecz. Albo musimy mieć zarejestrowane stowarzyszenie i pozwolenie na zbiórki publiczne, także w sklepach. I od tego powinniśmy, myślę, zacząć. Ja tutaj proponowałem Kazimierzowi, bo on tutaj jest największym, jak to się mówi, udziałowcem długu Ukrainy wobec Polaków. I no, powiedział, że on nie ma czasu się tym zajmować. Ja z racji tego, że czas tracę, to czy w te mnie skolko ugodno. Jedna zasadnicza kwestia jest, żeby to miało jakieś błogosławieństwo od Legionu, żeby to było z Legionem sprzymierzone, powołać fundację po to, żeby zbierać paczki, żeby zbierać pieniądze na pomoc. Myślę, nie jest poranionym profesorem. Nie, warto się nad tym zastanowić. Bo tak jak powiadam, rozbiłem się o ścianę z tego powodu, że nie miałem żadnego blankietu. Czyli krew poszła w piach. Koniecznie, jakieś jest doświadczenie. No jest i doświadczenie. Ktoś mógłby z Krakowa opowiedzieć, jak poszło to zbieranie paczek w tym biurze, bo tu były zbierane ja z tego, bo ja je odebrałem tutaj. Przyjechałem autem. Ja mogę powiedzieć. No to pośmiało, śmiało. Relacjonuję. No więc, żeby wszyscy wiedzieli, ile mniej więcej było. Było ponad 30 paczek, oprócz tego była jedna wielka paczka podzielona na trzy z konserwami. Były to konserwy różnego rodzaju. Marchewka pomieszana z groszkiem, jakieś tam kukurydze mięsne. Poza tym była wielka, ogromna paczka makaronów. Pan jeden dał właśnie te. Chyba ze 30 kilo. Odbieraliśmy, że tak powiem, taktycznie te paczki w trasie od niego. Te konserwy plus, no było to bardzo ciężkie do przyniesienia, więc podzieliliśmy na trzy. Ja wiem odnośnie 19 paczek od kogo, mogę powiedzieć. Masz listę. Mam listę. Dobra. Możesz przeczytać sobie, tak, gdyby ktoś był pominięty, proszę go zgłosić do pisania. Ja pamiętam tyle. Iwonka Natońska, to jest moja koleżanka zwerbowana w Rzeniu. Teresa Mosakowska, to jest kuzynka Wassermana, tego, który zginął też przeze mnie. Haszka, przez ciebie zginął? Nie, przeze mnie, że ja tak. Haszka Żukska-Szewska też, ja tą paczkę przyniosłam. Beata Kasperczyk, czyli ja. Krzysztof Bzdyl, robiliśmy we dwoje od niego paczkę, dał pieniądze. Anna Juszczyszyn też, to właśnie były te dwie paczki po 100 zł. Stanisław Tatara robił ze mną paczkę, też razem robiliśmy z Marianem. Adam Kołpanowicz przyniósł paczkę od pani. Nie moją. Tak, przyniósł paczkę od pani tej, która się będzie zajmować tą rodziną. Tak, pani ta zadeklarowała, ona przychodzi na zebranie, ci akurat nie mogła, że co miesiąc przez skazaną rodzinę, przez naszego księdza ze Lwowa, już on wyznaczył tą rodzinę, jest kobieta, co ma trójkę dzieci. Rafał Brzozowski. Tak, to ona da co miesiąc. Co najmniej 100 zł się zadeklarowała, może 200, zobaczcie ile będzie miała. W razie da co miesiąc tej rodzinie, no bo tam jest bezrobocie 40% oficjalnie, a dla Polaków no to pewnie 50%. Okay. Tak. Kto jeszcze? I ta pani, bo tam jest taka rodzina, zostało troje dzieci sierot, nie mają matki ani ojca, są zabici rodzice i wujek się nimi opiekuje. I ta pani właśnie konkretnie, tylko że te paczki, które idą dla tej rodziny, muszą być napisane priorytet i dla tego księdza z tym imieniem i nazwiskiem, żeby gdzie indziej dalej nie poszły, tylko konkretnie do tego Rafała Brzozowskiego. I potem Ewa Urbańczyk, tutaj nasza Bogumił Gostkowski przyniósł paczkę, przyniósł jeszcze tą paczkę z tymi nowymi płaszczami, ubraniami, dawał też pieniądze. Potem Jacek Barański przyniósł wielką, pięknie zapakowaną świąteczkę, paczkę, tak. No a kto by się spodziewał, że Stasiu Tatara zrobi paczkę i pieniądze jeszcze dał, oprócz tego. Janusz Fatyga, Halinka Malina, tutaj. Która ma najdalej. Tak, ona właśnie podała przez Mariana Stacha, ale Marian oprócz tego zrobił swoją paczkę. Grażynka Świat, tak, bo ja to mam opanowane. Grażynka Świat, to jest też taka moja koleżanka, od której przyniosłam paczkę. No i były te, i pani ta nauczycielka, to potem Tadeusz Bielawski przyniósł nie wiem ile paczek, ale wiem, że jednego dnia w sobotę też. Dwie paczki, jedna moja, druga Zbigniewa Zobka. Tego pana nie masz? To zapisz, to Zbyszek. Zbyszek Zobek, tak? Tak. Mam innicy.
Warto mieć listę, bo to potem można łatwiej prosić ludzi, żeby znowu zrobić. Ja no, poza tym, jak się raz podziękuje, to się drugi raz dostanie. Tak. Może tak, nie zawsze oczywiście tak będzie, ale próbować trzeba. No i oczywiście wiemy, że kanistry z ropą są tutaj. A właśnie, przyszły jeszcze kanistry z paliwem, tak. To też jest cenne, proszę Państwa. Wszyscy, bo jeszcze ja przyniosłem. Tak. I jeszcze tu zapiszę Zbigniew. Ponad 9 kg. Kto jest jeszcze pominięty? No właśnie mówię, że ja mam tyle zapisanych, a tu jeszcze... Było co najmniej jeszcze, myślę, z 10 paczek takich, co nie wiecie. Się nikt nie przyznaje. Nikt się nie chce. Ja mam dwa łóżeczka dziecinne i krzesełko do jedzenia. Ktoś musi to odebrać. Wszystko w dobrym stanie. Dobra, to musimy umówić po spotkaniu, jak to technicznie odebrać, bo jedzie auto w piątek. Dziękuję. Teraz piątek. I jedzie auto za jakieś 5-6 dni drugie. No to dobrze, to na której z tych aut się załapać. Bo jedną łóżeczko mam u siebie, a jedną no to ugadamy to po z mobilem. Czyli tak, zbieramy dalej kanistry, również puste, ale najlepiej pełne. Więc jak ktoś ma gdzieś w garażu, czy popytać znajomych, ludzie często mają stare metalowe kanistry komunistyczne, są cenne. No właśnie jeden przybył od byłego oficera Kresowiaka, już nie żyjącego, no, jego ja syn. Przejdę z tym ciastkiem, bo ktoś daleko siedzi i nie może się poczęstować. Poczęsto, ja już wziąłem, ale jeszcze jedno, bo to potem zginie, zniknie. Bo wziąć kilka, bo potem się siedzi daleko od stołu, weź jeszcze. Czyli tak, czy jest ktoś jeszcze, kogo by dopisać wartało co do listy? I moja prośba jest do Państwa, ja znam jeszcze co najmniej ze 20 osób w Krakowie, które spokojnie by taką paczkę mogły zrobić. Ja tą listę wam dam z telefonami. Trzeba tych ludzi odwiedzić, pogadać i po prostu zapytać, czy zrobią. Są też ludzie, których nie wiadomo, czy zrobią. Na przykład Łenek, ale trzeba go zapytać. Bo potem będzie tak, że komuś też zapytamy, że wozimy paczki, on powie, a czemuście mi nie powiedzieli? Proszę, bardzo dobrze. Prawda, więc trzeba po prostu wszystkich naszych znajomych, których mamy, jakiś byłych działaczy opozycji, czy kościelnych ludzi, pana senatora Cichonia. No mnóstwo ludzi jest takich, których trzeba tylko grzecznie zapytać, że wozimy paczki co miesiąc, czy nie chcieliby od święta, na przykład na Wielkanoc, czy co miesiąc, dać paczkę. Niektórzy mówią, nie dam paczki, nie mam czasu, dam 100 zł. To też dobrze, prawda? To jest nam w zasadzie obojętne. Nawet lepiej pieniądze, bo to przecież... Sami możemy wybrać, na przykład brak. Mój znajomy może dać chyba 7 albo 8 kożuchów dać. No i brak, absolutnie. Ale jest to jak przewieźć? Tak, nie ma żadnego kłopotu. My nawet mamy tego dzisiaj zapraszałem, ale nie dotarł. Słuchajcie, na każdy przewóz mamy z Caritas ukraińskiego zgodę na przewożenie. Zgłaszamy tylko deklarację. Mamy butle gazowe, koło szali zebrał dużo butli, na kuchenki gazowe, więc przewozimy dowolne rzeczy, tylko trzeba to nam zgłosić i my to wpisujemy w kartę przewozową i nie mamy problemu na granicy. W ogóle nie stoimy na granicy, co jest ważne, no czy tam powiedzmy 2 godziny, bo normalnie czasami się stoi 8 godzin, 12, 16, no różnie, zależy od przejścia granicznego. Czyli... Tak jest. Czyli i trzeba całą tą listę wydrukować, dopisać telefony do ludzi i trzeba tego pilnować co miesiąc, czy to będzie powiększać, bo to idą kolejne osoby. Trzeba z wszystkimi rozmawiać co miesiąc. Aha, jeszcze nie i trzeba zrobić, no to dopisz już jak jest. No ale to w Warszawie co moja kuzynka zaniosła. No ale to też to jest prawda, bo to jest też załatwione przez was, a to, że ktoś przyniósł Katowice czy Warszawę, nie ma znaczenia, no bo to jest znajomy czy rodzina, no różnie było. Czyli chodzi o to, żebyśmy w całej Polsce zrobili taką bazę ludzi, którzy dają, czy od święta paczkę, bo niektórzy dadzą, samo ze składkami. Są ludzie, na przykład Tadzio Pruszyński, on daje składkę od święta. Przyjdzie raz na 3 miesiące, da pieniądze i tyle go widzimy. Natomiast są ludzie, co mogą dać co miesiąc. Wszystko zależy, jak to jest sytuowane i jak często przyjdzie na zebranie. I to samo jest z paczkami czy z kanistrami, prawda? Jeden ma pieniądze, naleje to paliwo, jest ok, a inny da pusty kanister albo nie ma takich ludzi. Czyli istotna jest lista z telefonami i to, żeby to co miesiąc uzupełniać, prawda? I pytać każdego, czy mógłbyś kogoś zapytać ze swoich znajomych. Ja mówię, ja mam w telefonie, bo wysyłałem wczoraj SMS-y o dzisiejszym spotkaniu opłatkowym, to sobie uświadomiłem, że jest co najmniej 20 osób, takich jak Łenek, prawda, których można, czy Bocian. To jest człowiek z Kresu, którego można powiedzieć, słuchaj, no chcesz, żeby poszły paczki na Kresy, czy nie? Są tacy, zdarza mi się, że ktoś mówi, ja już wysyłam, na przykład z Białegostoku, ale oni się powiedzieli, że przyłączą do naszej.
Oni już to robią od lat, prawda? Bo jest stowarzyszenie, nasz chłopak szef KPN-u tam jest w tym stowarzyszeniu, Kresowy Jakub. I oni to robią od lat. Ale mówię, ja mam tego księdza we Lwowie, my chcemy z wami to włożyć. Bo największy kłopot z tymi paczkami to tak naprawdę nie jest zebraniem, bo dosyć łatwo się je zbiera. Tylko problem jest je przewieźć, bo to jest koszt z takiego koszalina. Zobaczcie, ile to jest paliwa, czasu, żeby przewieźć. Oni dużo zebrali w koszalinie, chyba ze 40 paczek, czyli trochę więcej od was. Bo oni cały region uruchomili, prawda? I zebrali tam, jeździli autem, zebrali dużo paczek, no ale my musieliśmy wysłać z Torunia auto dostawcze, ile do paliwa, oni dali na paliwo, więc nie było to dla nas obciążeniem. Ale jakby tak policzyć, to są taki wyjazd ze Szczecina, Białegostoku, to jest po prostu dodatkowych 500 km w jedną stronę. Czyli ta logistycznie, ta cała operacja jest dla nas dosyć trudna, ale jaką ma zaletę? Że trafiamy do rodzin, tam gdzie księża wiedzą, że są biedni ludzie, to jest dobre. I druga zaleta, że też szukamy w ten sposób dotarcia do ludzi Polaków, którzy walczą. Bo jest bardzo dużo Polaków, którzy są w jednostkach ukraińskich. Nawet niektórzy giną. Był ostatnio taki pogrzeb w Rachowiczu. Także chodzi o to, żebyśmy dotarli do tych ludzi, żebyśmy ich wyciągnęli do Legionu Polskiego, żeby oni nie siedzieli w okopach. Bo jak on tam zginie, czy będzie ranny, no to będzie na liście ukraińskich ofiar. A jak on będzie w Legionie, to będzie dla nas, naszej jednostce, wielka korzyść. Tak, szef sztabu u nas jest pułkownik Niedzielski, który jest bohaterem Ukrainy, oficerem ukraińskim, ale jest z pochodzenia Polakiem. Prawda? I taki człowiek dla nas jest chodzącą reklamą. Także szukamy takich ludzi, przez te paczki możemy dotrzeć też do rodzin walczących. Często też się zdarza, że są rodziny mieszane. Czyli na przykład matka Polka tego żołnierza, ojciec jest Ukraińcem. No, mamy taką sytuację z rzecznikiem prasowym Legionu, który jest w Tarnopolu. Tarnopol to jest w ogóle siedziba UPA, żebyście wiedzieli, taki główny ośrodek. A w tym Tarnopolu jest sporo Polaków. I rzecznik prasowy naszego Legionu, który kończył szkołę średnią w Polsce, jest podgórski Andrzej, on jest z mieszanej rodziny, prawda? Czyli ma matkę, ma Ukrainkę, ma ojca Polaka i ten jego ojciec założył pierwszą polską szkołę na Ukrainie w 90 roku. Także takie są paradoksy, więc też jest bardzo dużo, myślę, że przynajmniej ze 4 miliony ludzi z mieszanych małżeństw, czy z rodzin takich mieszanych. Bo to na ulicy ktoś podchodzi często, mówi, ja mam babcię czy ojca Polaka, prawda? I coś umie łamanym polskim, więc czasami więcej, czasami mniej. Natomiast teraz są ludzie dumni, że są z korzeniami polskimi. Przez lata się tego wstydzili, a w tej chwili praktycznie co druga osoba, którą się spotyka, też w sklepie, restauracji, gdzieś tam nawet z jedną z dowódcami się rozmawia. Bardzo dużo dowódców, na przykład jest taki batalion we Lwowie, z którym mamy bardzo dobry kontakt ukraiński i obrony terytorialnej, którego dowódca mówi, ja jestem Polakiem. Ja się czuję Polakiem, bo ja jestem z polskiej rodziny. Aczkolwiek oni go wszyscy uważają za Ukraińca, prawda? On się teraz tego nie wstydzi, a pewnie jak mu to spotkał 2 lata temu, to być może nie chciał o tym mówić. Także nawet teraz atasze wojskowy w Wiedniu okazało się, że jest polskimi korzeniami ze Lwowa, prawda? Więc co chwilę mi ktoś melduje o takim przypadku. I te paczki mają właśnie tą dobrą stronę dla nas, że możemy dać list, ulotkę, mamy ulotkę, też wam zostawię, bo to też można ludziom dziękować za paczki. To zrobiliśmy takie ulotki, można to rozdawać właśnie niektórzy tam, gdzie mają zgodę w sklepach, bo w niektórych miejscach na przykład czeladzi dostali zgodę na zbiórkę, taki koszyk w sklepie, no to można po prostu dać ulotkę, to zostawię wam troszkę, rozdaj, może kto będzie chciał. Czyli i to jest na stronie, więc każdy może sobie to korzystać. I ja tego wam załatwię z 1000 tych ulotek, czy 2000, żebyście mieli każdemu rozdać, nawet robić jakieś akcje, jak są na przykład jakieś uroczystości. Typu, nie wiem, powstanie styczniowe, pomnik AK, obojętne, no to rozdać ulotki. Tak, żeśmy kiedyś rozdawali ulotki, na tej samej stronie. Można to zdrukować. Tak, można samemu ja sterować. Ja jeszcze jedną wzięła do tego dalszego klubu. Tak, dam ci zaraz, zrobię zdjęcie. A my tu będziemy mieli zaraz. Mogę jeden taki pomysł na szybko? Jest bardzo dużo kierowców, co mają Boga w sercu, tych kierowców, tak. I oni na tym radiu, na tym CB non stop siedzą. I często przewożą rozmaite rzeczy. Czy nie po prostu, żebyś powiedział gdzieś na jakimś CB, porozmawiał z takimi wiodącymi, bo to nawet w internecie jest, że jest taka potrzeba, żeby przywieźli po jednej paczce, tak? Jest mnóstwo tych ludzi, zrobić szum wokół tego.
A czy zgłosiło się paru kierowców tirów? Ja z nimi rozmawiam. Tam jest pewien problem prawny wynikający z kwestii przewożenia. To znaczy, kiedy auto ma prywatne, to problemu nie ma, dlatego mówię, że to właściciel, a nie kierowca wtedy musi mieć zgodę. Czyli, bo to jest kwestia listów przewozowych. Jak my wieziemy i mamy zgłoszenie listem przewozowym, nie ma problemu. Nie jest to oclone i tak dalej, rozumiecie, nie ma kłopotu. Wielu się boi, że tam będą narkotyki, różne rzeczy, broń, coś tam, różne są historie, więc ja się staram tych kierowców tirów namówić do innej rzeczy, mianowicie wśród kibiców piłkarskich i kierowców tirów jest dużo ludzi przeszkolonych wojskowo, którzy przeszli wojsko. I oni są preferowani dla nas do Legionu, więc rozmawiam z tymi środowiskami, żeby nam wydelegowali jakichś ludzi do Legionu rotacyjnie, żeby ktoś chociaż na dwa tygodnie był w jednostce naszej. To jest jednostka do zadań specjalnych, ona jest krótko w walce, ale chodzi o to, żeby trochę ludzi przeszło też front, zobaczyło front. Bo my głównie się zajmujemy sprawami charytatywnymi. Na przykład ostatnio wielka akcja, którą się zajmujemy, to są nici operacyjne. Okazało się, że jest ogromna ilość rannych i brakuje nici do szpitali. Szpital Wojskowy we Lwowie, ordynator chirurgii się do nas zwrócił o nici chirurgiczne. Bo pytajcie swoich znajomych lekarzy. Jest to bardzo trudno zdobyć. My to od miesiąca tropimy. Są dwie firmy, które to robią w Polsce. Jedna się zgodziła nam troszkę dawać końcówek serii. W szpitalu w Ligocie, w klinice w Katowicach jest taka fundacja, która nam zebrała parę tysięcy złotych i kupi te nici chirurgiczne. Trochę już żeśmy zdobyli po znajomości. Jest to trudno zdobyć, bo jest to towar limitowany w szpitalach. Drogi bardzo. Taka malutka, że tak powiem, szpulka na operację, no to są duże pieniądze. To jest po prostu ogromny wydatek. Ale ponieważ nas o to błagali, to żeśmy to zaczęli załatwiać i to będziemy co miesiąc włożyć, prawda, jako dodatek. Natomiast można powiedzieć w skrócie, że w tej chwili dla nas najważniejszą rzeczą jest po pierwsze zwiększyć ilość ludzi w Polsce wokół akcji Paczka, bo ona jest akcją neutralną. Nie musimy nic tłumaczyć, ani czy jesteśmy za Ukraińcami, czy przeciw Ukraińcom. Wspieramy paczki dla Polaków na kresach. Polaków jest dużo, bieda jest tam ogromna i ta akcja pozwala nam rozmawiać z każdym. Nawet z takim Łynykiem, czy z Bocianem, z kimkolwiek. Możemy do mnie w Cieszynie dwóch radnych Platformy Obywatelskiej przyniosli paczki takie po 400 zł, prawda? Więc no, ja mówię czemu, a mój wujek tam na Monte Cassino walczył, no to ja się poczuwam. Są ludzie, którzy z jakichś tam rodzinnych powodów czy innych chcą nas w tej sprawie poprzeć. I możemy się zdziwić, prawda, że ludzie nasi, niektórzy odmówią, no to trudno, to jest ich sprawa. A ludzie obcy, którzy gdzieś tam są w różnych dziwnych konstelacjach politycznych, mogą nam pomóc. Więc trzeba rozmawiać i moim zdaniem się w ogóle nie przejmować. Poza tym ta sprawa tej paczki jest w mediach, w telewizji jakoś tak jednak propagowana co pewien czas. Paczka dla weterana, takie różne są akcje, więc ludzie są tak trochę oswojeni z tą sprawą paczki. Poza tym łatwiej prosić o paczkę niż o pieniądze. Jak sam ktoś zaproponuje, że nie ma czasu, bo idziesz pieniądze, to okej. Natomiast jakby nie żebramy o pieniądze, tylko mówimy zrób paczkę. I to jest czasami bardzo fajne, bo ktoś nie jeden zrobi taką paczkę wielką, że starczy na dwie, trzy paczki. Czyli akcja paczka powinna być moim zdaniem podstawowym motywem naszego działania najbliższe miesiące, szczególnie, że kwiecień, święta znowu i tak dalej, więc jest dobry dla nas bardzo okres. To jest jedna rzecz i to jest podstawowa rzecz i ważne, żeby każdy ośrodek robił listę, bo wtedy będzie można rozmawiać z każdym i poszerzać tą listę. Moim zdaniem do kwietnia w Krakowie można spokojnie około 100 paczek zebrać, jeżeli się będzie dalej rozmawiać z kolejnymi osobami, ponieważ większość nie odmawia. Nie zawsze da co miesiąc, ale da raz na dwa miesiące, na trzy miesiące, raz na kwartał, więc to jest dużo. Poza tym często taki człowiek znajdzie kogoś, tak jak Tadzio tam kogoś złapał, prawda? Każdy może kogoś poszukać i często ma fajnego jakiegoś znajomego, czy w rodzinie, czy gdzieś, bo my nie musimy szukać ludzi politycznie ukierunkowanych i świadomych. My szukamy po prostu ludzi dobrego serca. Na przykład moja żona chyba z 15 paczek zebrała wśród kobiet z takiego koła, które się modli za księży, prawda? Są takie stokrotki, margaretki. Więc jest mnóstwo takich też kobiet dobrego serca, prawda, które prowadzą jakieś tam sprawy społeczne czy kościelne i też można z nimi rozmawiać. Można też z księżmi, gdzieś tam w Kędzierzynie Koźlu jest ksiądz, który też tam dał jakiś towar, bo robi zbiórki regularnie, bo tam jest dużo kresowiaków po prostu.
Też się zdziwiłem, byłem na spotkaniu bardzo udanym w Zielonej Górze, w której przyszli kresowiacy, myślałem, że będzie z nimi kłopot, tak jak z Braunem i z Korwinem. A nie, oni powiedzieli, że nasza akcja jest genialna, bo trzeba powrócić z polskością na kresy, wesprzeć tych Polaków, pokazać, że Polacy walczą i w ten sposób będzie się można upomnieć przed Ukraińcami, że Polacy tu mają swoje prawa do szkół, do domów kultury i tak dalej. I oni to, co mnie zdziwiło w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie jest bardzo silne to środowisko kresowe, dużo silniejsze niż tutaj, to oni absolutnie za naszą akcją, bardzo za. Choć oczywiście są też środowiska nam przeciwne, to znaczy, które tylko żyją rzezią wołyńską i oni po prostu w ogóle nic nie rozumieją, że jeszcze tam są Polacy i trzeba o to zabiegać, nie tylko oczywiście prawda historyczna też jest ważna, ale my musimy przede wszystkim załatwić szkoły, polskich radnych, posłów, rozumiecie, my musimy po tej wojnie mieć mandat do rozmowy z władzami ukraińskimi, że powiemy, my tu wspólnie przelewamy krew, dajemy broń, żywność, dajemy paliwo, ale my się domagamy, żebyśmy tu mieli prawa takie same jak Polacy na Wileńszczyźnie czy Zaorzu, rozumiecie? A my mamy teraz takie prawa, jakie mają Polacy na Białorusi, rozumiecie? Chodzi o to, żeby podnieść poziom polskiej mniejszości i w ogóle pokazać, że jest bardzo dużo ludzi polskiego pochodzenia, bo wszyscy myślą, że to jest tam, nie wiem, 10 tysięcy osób, a to są po prostu miliony ludzi polskiego pochodzenia. Rosyjskiego pochodzenia jest na Ukrainie koło oceniają 9 milionów, a polskiego ja myślę, że około 3-4 milionów. Więc naprawdę mamy ogromny potencjał, żeby mieć przynajmniej paru posłów ze 2-3 posłów, żeby mieć kilkuset radnych. W wielu miejscowościach się bardzo liczymy, bo jesteśmy po prostu w danej gminie większością. Tak jak jest na Wileńszczyźnie czy Zaolziu. Oczywiście jest trudniej na Ukrainie, bo nie ma takich zwartych, dużych obszarów jak wokół Wilna czy Cieszyna, gdzie możemy powiedzieć, że to jest ognisko polskości. Tego praktycznie nie ma. Przed wojną Polacy dominowali we Lwowie, a na prowincji byli Ukraińcy. Teraz się to zmieniło. Więc my jesteśmy bardzo rozproszeni. Ale znajdziemy takie wyspy w wyniku działania, gdzie szczególnie są społecznicy. Czego jeszcze nie ma, co zauważyłem na Ukrainie? Nie ma działaczy. Jest taka bieda z działaczami polskości, jaka była mniej więcej u nas w latach 80., gdzie był jakiś KIK, tam organizacje podziemne. Było bardzo mało ludzi i teraz jest na Ukrainie. Nie ma tego, co na Wileńszczyźnie czy Zaolziu. Jest tak jak w Niemczech, że Polacy to prawie nie są aktywni. Są bardzo bierni. Jeżeli jest coś strukturą, buduje to Kościół. Często to jest bardzo rachityczne. Pamiętajcie, że jest bardzo silnie realizowana w Kościele i w dyplomacji polskiej doktryna Giedroycia i Geremka, czyli żeby wtapiać się w miejscowy naród, czyli na przykład ogranicza się polskie msze na rzecz mszy ukraińskiej. Rozumiecie? Czyli jest wielu księży, którzy nie pomagają nam. Jest tak, jak było w stanie wojennym. Pamiętacie, no, część księży nie angażowała się po prostu. To jest pewna legenda, że było popiełuszko i wszyscy księża działali. No taka prawda, że gdzieś około 30% nas wspierało, więc tam też sytuacja nie jest jednoznaczna i prosta. I nasze zadanie jest w tym działaniu, mam nadzieję, że wojna potrwa jeszcze wiele miesięcy, bo czym dłużej ta wojna trwa, tym łatwiej nam uświadomić rolę Polski i tym łatwiej nam tam wyłuskać działaczy, społeczników. Przez te paczki mamy ogromną szansę, przez ich rozdawanie, już trafiliśmy na parę takich środowisk, które gdzieś są przy parafii, tak jak kluby inteligencji katolickiej w PRL-u, że są ludzie, znalazł się taki dziadek, co tam strzelca chce założyć, prawda, ma tam jakiś wnuków, rozumiecie? Musimy całą infrastrukturę zbudować, bo jak później mają być radni, to taki rzecznik prasowy Legionu w Tarnopolu może kandydować potem na radnego. Najważniejsze są zakony i Sokół, no i tak dalej, mnóstwo których nie ma na Ukrainie. Czyli my mamy pracę ogromną, tam jest po prostu ubór. Można powiedzieć, że sytuacja na Ukrainie jest mniej więcej taka jak u nas w latach 80., jeżeli chodzi o świadomość i ilość aktywności obywatelskiej. No i czym więcej uda nam się zawieźć, czym więcej uda nam się naszych ludzi wyekspediować do pomocy, choćby na chwilę, pojechać, na parę dni, na tydzień, pomóc, poznać realia, tym lepiej, bo później to nam zaprocentuje po wojnie. Na przykład teraz dostaliśmy i załatwiliśmy parę agregatów prądotwórczych. To jest w tej chwili najbardziej poszukiwana rzecz przez miasta na Ukrainie, bo jest wiele instytucji, szpitali, szkół bez agregatów prądotwórczych. Myśmy dwa takie profesjonalne, ogromne załatwili, warte tam po 10 tysięcy złotych. Zawozimy je teraz i chcemy je uroczyście przekazać dla miast,
mamy trzy agregaty, dwa duże, jeden taki średni i chcielibyśmy Lwów, Tarnopol, Żytomierz. To jest bardzo dużo Polaków w Żytomierzu i wokół Żytomierza. To jest miasto wojewódzkie, które nie było w II Rzeczpospolitej w wyniku haniebnego traktatu ryskiego. To miasto i tam milion Polaków znalazło się poza granicami II Rzeczpospolitej, ale oni się utrzymali w swojej świadomości. I to jest być może najbardziej rokujący ośrodek w tej chwili. I chcemy to przekazać i choć o co chodzi, że jak teraz to przekażemy, to potem możemy pójść po wojnie do miasta i powiedzieć, słuchajcie, no myśmy wam załatwili agregat, no ale tu stoi pusta szkoła, możemy tu zrobić polską szkołę, prawda? Stoi budynek, możemy zrobić dom kultury. No przecież nie ma domu kultury, no to co? Był pomnik Mickiewicza przed wojną, czemu ma nie wrócić ten pomnik Mickiewicza, prawda? Czy wam to przeszkadza Mickiewicz i tak dalej. Czyli czy Piłsudski, czy Petlura, prawda? Jest mnóstwo spraw do załatwienia. Ale tylko wtedy będziemy je mogli załatwić, jeżeli teraz zainwestujemy. I teraz ta jedna złotówka, ta mała paczka, dzisiaj jest więcej warta niż te miliony niemieckie, które przyjdą po wojnie, bo wiadomo, że Niemcy, Izrael, Chiny, wszyscy tam rzucą miliardy dolarów po wojnie. Natomiast chodzi o to, żeby teraz zainwestować, żeby wyłuskać też społeczników. Takich ludzi, jak tu siedzę, prawda? Takich ludzi, którzy się nie boją, którzy chcą coś zrobić, a ludzie się generalnie bardzo boją. Większość, z którymi rozmawiamy, mówi, słuchaj, to w Tarnopolu, tam rozmawialiśmy z szefem takiej polskiego stowarzyszenia, no to mówi, pierwsze lata, bardzo długo, gdzieś za 25 lat, było tak, że jak się stworzyło tą organizację tam 200 osób, w mieście, gdzie jest powiedzmy około 15% Polaków, to nikt więcej się nie chciał zapisać, bo wszyscy mówili, a w nocy przyjdzie UPA i nas wymorduje, rozumiecie? To są rzeczy żywe jeszcze. Wśród tych ludzi. Dla nas to jest odległa historia, a dla nich to są żyjący sąsiedzi, rozumiecie? Którzy się chwalą, że byli w UPA i tam są gablotki. W Tarnopolu to jest jedyny ośrodek, gdzie jeszcze to UPA żyje w jakiejś tradycji, bo tak w ogóle dzięki wojnie zniknęły flagi UPA, w ogóle tego UPA nie ma. Zniknęł ten problem szczęśliwie. Natomiast w tym mieście jeszcze jakieś ślady tego kultu UPA jest, dlatego że to była siedziba najdłużej bronił się właśnie ten oddział tarnopolski. Upada była kwatera w ogóle cała na Ukrainie. Ale mimo to, jak poszliśmy do władz i do władz, które jeszcze 3 lata temu przemianowały przy polskim kościele, bo tam od niedawna jest dopiero polski kościół, nowo wybudowany, bo była katedra polska w centrum w rynku, ale wysadziło ją KGB materiałami wybuchowymi w 1974 roku. Przepiękny, zachowany, niezrujnowany. Proszę? Kościół rzymskokatolicki. Tak. I odbudowano teraz kościół i wyobraźcie sobie, Rada Miasta 3-4 lata temu zmieniła nazwę ulicy przy tym kościele i kościół jest przy ulicy Bandery. To żebyście rozumieli, jaki jest nastrój w Radzie Miasta. Albo we Lwowie przecież ten drewnem zabili te lwy, prawda? Jakieś taka dziecina. Ale już teraz normalnie. Nie, teraz już tam mam premier zadbał, żeby to zdjęli, ale pokazuję wam, jakie były nastroje jeszcze parę lat temu. A Kościół Magdaleny w Lwowie nie wiesz, czy jej oddali, czy Ukraińcy nie chcieli go dać? Cały nie, tam za zgodą papieża jest grekokatolicki ten. Jednak dalej. Tak. I Polacy się już o niego nie starają, bo wybudowali własny. I teraz pokazuję państwu sytuację, że oni jeszcze niedawno przemianowali ulicę na Bandery na złość, prawda, Polakom, przy tym kościele polskim. A teraz, jak przyjechaliśmy tam oficjalną delegacją, jeszcze na czele z człowiekiem, który jest mieszkańcem Tarnopola, prawda, rzecznikiem naszym prasowym, to widzielibyście państwo szok tych władz tego Tarnopola, jak oni byli cudownie do nas mili, prawda, że tu wspaniale, że Polska i ratuje i tak. Więc rozumiecie, jak się zmieniła sytuacja w ciągu dosłownie no, roku, można powiedzieć, przez tą wojnę. I to dla nas jest błogosławieństwo. To jest oczywiście katastrofa dla Ukrainy. To są straszliwe straty, o tym się nie mówi. Codziennie kilkaset osób jest zabitych i rannych. Polskie szpitale operują w tej chwili. Codziennie mój znajomy mówi, operują kilkanaście osób tu w klinice w Katowicach i w wielu szpitalach. Te najtrudniejsze przypadki my operujemy. Więc jest tysiące rannych, jest po prostu dużo kalek. Widać, ile jest pogrzebów. Tego się nie podaje oficjalnie. W każdym mieście, gdzie jedziesz, nawet w miasteczku, ta świeża część cmentarza, gdzie są groby, jest przerażająca. To jest często większy teren niż starego cmentarza. Jest po prostu ogromna ilość ofiar. Ogromna. Co chwilę są pogrzeby. Oczywiście więcej ginie Rosjan, ale trzeba też mieć świadomość, że Rosjanie zarzucają Ukrainę rakietami, dronami, a przede wszystkim artylerią. Oni
walą tak jak w II wojnie światowej. Na 2 kilometrach frontu 100 dział i walą wagony amunicji i jest mnóstwo rannych. Także oczywiście artyleria ukraińska i nasze armaty są celniejsze i powiedzmy sobie straty Rosjanie ponoszą większe, ale ich jest więcej. Trzeba mieć świadomość, że Ukraińców jest mniej więcej tyle co Polaków, a Rosjan jest powyżej 100 milionów, już powiedzmy 120, no łącznie z tymi narodami, co tam przed nimi. Czyli Rosjanie mają ludnościową wyraźną przewagę i próbują na tym korzystać, że mają większą armię. Czyli my zaczynamy od paczek, zaczęliśmy w ogóle od idei Legionu Polskiego i to się udało, czyli wymarszu, kadrówki, prawda, pokazania, że wspieramy instruktorów, pomocy tym uchodźcom. Teraz wejdziemy w fazę paczek i będziemy później szukać, już powoli trzeba się rozglądać, czyli szukamy ludzi, którzy nam mogą pomóc w sprawach wojskowych. Czyli będziemy szukali ludzi, już tacy się zgłaszają, jest trochę takich ludzi z wojska, po wojsku, ale z wojska. Dowódca naszej jednostki jest z Poznania, z Wojsk Obrony Terytorialnej, oficer, od nas zresztą chłopak z KPN-u. I szukamy ludzi po przeszkoleniu wojskowym, jakichś tam wnuków, sąsiadów, znajomych, strzelców. Powolutku rozmawiamy. W pewnym momencie sprawa stanie się oczywiście bardzo głośna, jak to się media na to rzucą, że tam Polacy walczą. Polaków walczy w ogóle dużo, żebyście wiedzieli. Jesteśmy z całą pewnością największą grupą po Ukraińcach. Znaczy Ukraińców jest 99%. Rosjanie co prawda podają w tej telewizji oficjalnej, że to walczą z NATO, a nie z Ukraińcami. To jest bzdura. I że to głównie polskie dywizje tam walczą. To jest nieprawda. Polaków skąd jest dużo? Dlaczego jest dużo Polaków? Po pierwsze jest dużo, bo było dużo instruktorów od 2014 roku. Takich ludzi, którzy dla pieniędzy często pojechali, prawda? Byli na misjach, byli w Iraku i tak dalej. Ja takich znam mnóstwo. Do nas się też zgłaszają, jak z Legii Cudzoziemskiej Polacy. Jak dacie 5 tysięcy euro miesięcznie, to on pojedzie, może tam służyć. Więc my nie płacimy oczywiście, tam dajemy na papierosy i tak dalej jakieś drobne sumy. Natomiast generalnie u nas ta praca jest społeczna i się dopłaca, no bo zamiast tu pracować, mogłem tu pracować w firmie ochroniarskiej, mógłbym tu zarabiać, no to jadę tam, ryzykuję zdrowie, życie, a jeszcze w istocie żadnych pieniędzy poważnych nie dostajemy. No mówię, dajemy takie na zasadzie na papierosy, na jakieś drobne rzeczy, drobne. Czyli szukamy ludzi. Skąd się wzięło dużo Polaków? Czyli tak, jedna grupa to są ludzie od 2014 i oni tak pobędą miesiąc, dwa, wracają, znowu przyjeżdżają. Jest bardzo duża rotacja. Druga grupa Polaków to są Polacy z mniejszości polskiej. No, przynajmniej myślę, walczy 10-15 tysięcy Polaków. To trzeba mieć świadomość. Przy czym to nie oznacza, że walczą cały czas, bo jest duża rotacja. Ukraińcy mają ten kłopot, że zmobilizowali około 700 tysięcy żołnierzy pod broń, tylko nie mają dla większości brygad sprzętu zmechanizowanego. Po prostu nie ma czołgów transporterów. Więc większość nie walczy, to znaczy jest przy froncie i jest co tydzień rotacja. Idzie, powiedzmy, kompania na pierwszą linię, wraca i tak dalej. Czyli jest duża rotacja, szczególnie przy dużych stratach to jest niezbędne, bo gdyby doprowadzić do trwałego pobytu jednostki na froncie, to trzeba mieć świadomość, że po paru tygodniach jednostka by została rozbita, no bo jak się straci około połowy składu obie zabitych i rannych, to jednostka jest całkowicie zdemoralizowana i rozbita. Więc do tego nie wolno dopuścić, więc jest bardzo duża rotacja. Jest bardzo dużo Polaków, a ci Polacy są jednostkowi. Po paru, tak, ksiądz mówi, taki nawet jest Polak grekokatolicki we Lwowie, mówi, no tu w kompanii jest mnóstwo Polaków. I oni nawet mają te naklejki polskie, biało-czerwone, no tylko, że to my wiemy i to wie parę osób. Natomiast w skali jakby kraju całej Ukrainy nie ma tego poczucia, że tych Polaków jest tak dużo. My oczywiście nie możemy zrobić jednostki. Moglibyśmy ze względu na skład dostępnych ludzi, to moglibyśmy dywizję wystawić. Normalnie sprzęt. Zwykłą dywizję. Wstawilibyśmy sprzęt z Polski i byśmy dywizję wystawili. To nie możemy tego zrobić z paru powodów. Po pierwsze, zaraz by był atak rakietowy rosyjski, byłyby straszne straty. No bo duża jednostka, to są koszary, coś tam gdzieś. Więc to musi być rozproszenie. Poza tym nie sądzę, że była zgoda polityczna NATO i naszych władz i tak dalej na dużą jednostkę. Zgoda jest na razie ukraińska na taką jednostkę małą służb specjalnych, taką jednostkę, która działa no, wypadowo no, do danej akcji, że tam coś trzeba zrobić konkretnego. I
dużo Polaków rozproszonych. Musimy znaleźć pomysł i pracujemy nad tym, żeby jakby zbudować może plutony przy tych batalionach ukraińskich. Nie wiem, trzeba znaleźć jakąś formułę, czy batalionu logistycznego zbiorczego. Trudno powiedzieć, bo do defilady trzeba pokazać, że tych Polaków są tysiące, a nie, że jest po prostu 200 Białorusinów i 50 Polaków. Rozumiecie? To jest nasze zadanie. Bo też większe sprawy można załatwić. Jeżeli chcemy mieć posłów polskich w parlamencie ukraińskim, jeżeli chcemy mieć odpowiedni status mniejszości polskiej, to my musimy też pokazać, jaki wkład był Polaków w to zwycięstwo, bo zwycięstwo jest nieuchronne. Oczywiście nie mówię, że wszystkie ziemie się odzyska i że to będzie proste, że to szybko się skończy, ale widać, że cały świat cywilizowany wspiera Ukrainę i ma lepiej dzisiaj Ukraina niż my mieliśmy 100 lat temu, kiedy wspierała nas Francja, ale nie wspierała nas Anglia, nie wspierała nas Ameryka i tak dalej. Dzisiaj nawet wspiera Finlandia, Szwecja, prawda, jakiś zupełnie egzotyczny kraj. Czyli co? No wtedy państwa bałtyckie nas wspierały, myśmy nawet zdobyli Dyneburg, także my wtedy mieliśmy wsparcie. Połowa Ukrainy nas wsparła w 20 roku. Gdyby nie wsparcie Petlury, to my byśmy nie wygrali przecież wojny 20 roku z Rosją. Także Francja wszystkim wtedy udzieliła ogromne Węgry, amunicję, prawda? Więc dzisiaj Węgry akurat są wyjątkiem, nam nie pomogą. Czyli tak, jest dużo Polaków, szukamy pomysłu na to, jak to pokazać w odpowiednim momencie, że jest ich dużo. Nie śpieszyłbym się z tym, bo zaraz się na nas rzucą różne służby specjalne, ruskie rakiety i tak dalej. Jest to duży kłopot dla nas. Bardzo duży. Poza tym trzeba mieć świadomość, że ludzi kompetentnych do wojaczki jest bardzo mało. To żebyście to wiedzieli. Jest dosyć dużo entuzjastów, natomiast to, że ktoś ma chęci, to nie oznacza, że umie. Sprawa zachowania w trakcie wojny i posługiwania się bronią i też w zespole, to nie jest sprawa tylko samych chęci. To jest w dużej mierze sprawa profesjonalnego przeszkolenia, nie mówiąc o problemach sprzętowych, akurat ze sprzętem nie ma kłopotu. Czyli zaczynamy od tego, że udało się zrobić przez rok wymarsz. Udało się zrobić. Tak jest. Pozdrawiamy Nowy Sąd. Nowy Sąd. I robimy grupy, gdzie się da, te nasze tu legionowe wsparcia i robimy wszędzie akcję paczka i szukamy nowych pomysłów. I tak jak tu mówi kolega, może stowarzyszenie zarejestrować, może fundacje. Są różne pomysły, bo wygląda, że wojna się szybko nie skończy. Rosja chce iść na wyczerpanie i to może być jeszcze wiele miesięcy, a nawet jacyś Amerykanie twierdzą, że może i nawet ponad rok. Więc niezależnie ile to będzie trwało, chodzi o to, żebyśmy wymyślali nowe pomysły, żeby wyszukać sposobu dotarcia do świadomości społecznej tej części społeczeństwa, która interesuje się. Białych Rosjan, bo oni nie chcą ginąć za tyrana. No Białych Rosjan też oczywiście jest. Oni są bardzo istotni i oni nie chcą ginąć za tyrana. No jest batalion taki Białych Rosjan, ale to jest jednostka nieduża. Trzeba mieć świadomość, że bardzo dużo ucieka z Rosji ludzi. Uciekło chyba z parę milionów, myślę, milion przynajmniej młodych ludzi. Szczególnie uciekło dużo do Kazachstanu i Gruzji. Ale to nie oznacza, że chcą walczyć przeciwko Rosji. Bo mają rodziny po prostu, które zostały jak zakładnicy. Rozumiecie? To nie jest łatwe dla Rosjanina. Łatwe jest Białorusinowi, bo on wie, że jak wygra teraz, to jest duża szansa, że się pokona potem Łukaszenkę. I to jest też nasz interes. Prawda, bo my chcemy odsunąć Rosję za Smoleńsk. To jest nasze zadanie za Orszę. Więc i to między nami mówiąc, to nie ma co dzisiaj mówić publicznie, ale naszym zmartwieniem nie jest wygranie z Rosją na Ukrainie. Naszym zmartwieniem jest to, żeby nie zawarto haniebnego porozumienia, oczywiście, które będzie takie, że zostawiamy Łukaszenkę i zostawiamy na Kremlu KGB-owców, rozumiecie? Jakiś nowych KGB-owców, którzy tylko, nie wiem, Miedwiediew czy inny... Jedno słowo, jak pozwolisz. Andrzej Nowak, jak wiadomo, jest największym znawcą Rosji w Polsce. On kiedyś wyliczył, że wśród tysiąca najważniejsze funkcje spełniających ludzi w Rosji, to 95% to są ludzie ze służb specjalnych, więc KGB-owców się tam tysiąca najważniejszych ludzi nie wykończysz jednym ruchem.
Tam jak pójdzie Putin w powietrze, to będzie kolejny KGB-owiec, a po nim kolejny KGB-owiec. No dobrze, ale niezależnie jaki będzie KGB-owiec, nasz interes, żeby Łukaszenka nie był przywódcą, tylko była pani Ciechanowska czy ktoś inny, bo odsunięcie, rozumiesz, od nas wojsk rosyjskich jeszcze o dodatkowe 200-300 kilometrów, nas zabezpiecza na przyszłość. Ale to tylko rozwiązanie traktatu z Biru powoduje, że Łukaszenkę się da odsunąć. Zobaczymy. To nie takie proste. No ja nie mówię, że jest proste, ale wierzę w to obecnych. Rosja musi przegrać wojnę. No, jeżeli musimy wygrać wojnę i zająć Mińsk i Smoleńsk. No słuchajcie, to nie jest trudne. No. Trzeba parę dywizji zmotoryzowanych. Wygrać wojnę. Mam takie słowo. Ja kiedyś taki pomysł rzuciłem akurat w gminie Skawina, bo mam jakieś przełożenie, żeby założyć na Ukrainie ochotnicze straże pożarne. Jeśli nie na całej, to na tej części galicyjskiej, gdzie ten ruch powstawał równolegle z naszym. Oni w ogóle wszystko małpowali od nas i mają ból dupy, że nie wypracowali sobie inteligencji i tak dalej, i tak dalej. No ale pomijając ten aspekt, powiedziałem burmistrzowi tak. Słuchaj, Norbert, kończą nam się wozy, tak? To już jest sprzęt przestarzały. 30 lat, tak? One nie są wysłużone. Na Ukrainie mogą jeszcze służyć kolejne 30 lat. I pierwszy taki krok był właśnie ze Skawiny, ze straży Skawina 2, czyli dawne koratniki. Myśmy do Przemyślan oddali wóz. I tam burmistrz Przemyślan, no powstała straż pożarna, prawda? No ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Takich samochodów w Polsce będziemy mieć ogromną masę. O ile Legion, działania wojskowe będą rodziły jakiś tam opór, bo to musimy sobie powiedzieć szczerze, że opór będzie zawsze. Choćby dlatego, że choćby dlatego, że te reminiscencje poupowskie są w nich żywe, ślad odium zbrodni jest żywy. To nie jest tak, że oni niczego nie pamiętają, że nic się nie stało. Mojego pradziadka ciotecznego, no chłop taki jak ja, też akurat pszczelarz, jak go w Późnikach, nie wiem czyście słyszeli o Późnikach, walczył z nimi, no, siła złego na jednego i miał takie buty filcowe ze skórą i ucięli mu nogę. Ucięli mu nogę, bo nie dali rady zdjąć, a trzeba było uciekać. Ale a propos, bo nie o to tu chodzi. Ale co, chcesz, żeby co, spróbować zaszczepić tam na zachodniej Ukrainie ideę straży pożarnej? Dokładnie, bo, tak? Ale my to, bo to można rozmawiać. Nie ma przeszkód. My mamy ten sprzęt, który się starzeje. Nie, chodzi o sprzęt. Musimy przekonać polskich społeczników, jak i też władze samorządowe ukraińskie. Moim zdaniem to nie jest trudne. To nie jest trudne. Do pewnej idei, która się sprawdziła na tych ziemiach kiedyś, mniej więcej 150 lat temu. I moim zdaniem, gdyby nam się to udało, a jest szansa, choćby w paru ośrodkach, tylko rozumiesz, ktoś musi to pojechać, pokazać, powiedzieć, ja jestem strażakiem, robimy tak, u nas to jest robione w Polsce, tak to działa. Ale mamy te Przemyślane, tak? Nie, nie wiem. Mamy te Przemyślane. Już ci powiem, o co mi chodzi. Słyszę, ja nie, mamy ja Przemyślane o to, co koło gminy. Nie chodzi o to, co tobie chodzi. Musimy to przekazać, rozumiesz, tą ideę w sensie praktycznym, na jakiś teren, który to zechce i pierwszy, na przykład, nie wiem, Lwów, Tarnopol, obojętne, może być mała miejscowość. Trzeba znaleźć gdzieś, wiesz, gdzie jest chęć, gdzie powiedzą, okej, okay, nam się to podoba, a jak się uda w jednym, no to zaszczepimy to dalej. Jeżeli byś chciał pojechać z nami, to umówimy takie spotkanie, wybierzemy 2-3 miejscowości, gdzie jest, myślę, podatny grunt i któraś może to przyjmie, rozumiesz? Dokładnie. I potem trzeba tego pilnować, załatwić im wóz, sprzęt, jakiegoś instruktora, rozumiesz, o co chodzi? Pierwsze miesiące trzeba ich za rączkę poprowadzić. Bo tutaj przychodzi druga konsekwentna rzecz, tak? Stronnictwo pracy, profesor Brzeziński chciał obronę cywilną, czy pospolite ruszenie, czy Gwardię Narodową,
oprzeć właśnie o straże pożarne. Tak, to w Polsce. Natomiast oni mają doskonale rozbudowane obronę terytorialną. Dlaczego? Bo oni w odróżnieniu od nas nie zlikwidowali szkolenia w szkołach z obrony cywilnej i z przysposobienia obronnego. Po prostu każdy umie się posługiwać kałachem. Rozumiecie? To się okazało zbawienne do obrony Kijowa, bo rozdali 150 tysięcy kałachów. Ale ja sobie pozwoliłem na takie... W każdej dzielnicy jest kompania obrony terytorialnej. Uproszczenie, tak? No, tu dzielę się w zaufanym gronie tym, co w konsekwencji może się stać. Propaganda putinowska nie ośmieli się tego zdewaluować, ponieważ jest to autentyczna pomoc właśnie mieszkańcom zagrożonym pożarami i tak dalej. Ale już się propagandą Putina nie martwię. Naszym zmartwieniem jest to, że trzeba znaleźć społeczników, którzy chcą to zrobić, bo my za nich tego nie zrobimy. My musimy przekonać miejscowe władze i ludzi, rozumiesz, Polaków czy pół Polaków, żeby to chcieli u siebie zrobić, że to jest fajne, że skoro się to sprawdziło, ochotnicza straż pożarna na tych ziemiach w przeszłości, że można tą ideę kontynuować. Zobaczymy, czy to się przyjmie. Może być tak, że oni powiedzą, póki jest wojna, to my się tego nie tykamy, bo nie chcemy żadnych zmian. To znaczy, chciałeś pomysłów, no to jest pomysł. Nie, pomysł jest ciekawy. No, uważam, że trzeba spróbować. Trzeba pojechać, ale to jest zadanie do takich ludzi jak ty, którzy muszą na przykład mnie przeszkolić, wytłumaczyć, pojedziemy, będziemy 2-3 dni w podróży, będziemy rozmawiać. Rozumiesz, musimy umieć przekonać do tego miejscowych ludzi, którzy tam żyją. A jakby dobrze poszło, to kapitalska stoi już w strażacki. No, poważnie. No to trzeba by pojechać i z nimi pogadać. Ja spróbuję wybrać 2-3 miejscowości. To nie jest tak, że to jest gołosłowne, słuchajcie, schodzi tyle sprzętu. Tylko zaszczepić im ideę. Dobry pomysł. Świetny pomysł. Czyli umawiamy się, ja przygotuję 2-3 miejscowości, z którymi pojedziemy i będziemy rozmawiać, dobrze? Dobrze. No, zapytam jeszcze Szan Małż, bo bez jej zdania to się tutaj nic nie uda. Pamiętajcie, że wyjazd na zachodnią Ukrainę jest bezpieczny. To jest teren, gdzie nic nam nie grozi. Prawda? Oczywiście, no, jak ktoś pojedzie za Kijów, no to już może być różnie. Ale powiedzmy, do Kijowa jest spokojnie. No, oczywiście, jaki jest kłopot? No, że wyłączają prąd, więc nie bardzo z wind można korzystać, nie należy. Natomiast da się normalnie żyć. Dobrze, czyli proszę Państwa, pierwsza faza, ten pierwszy rok, bo już rok działamy. W lutym będzie rok, czyli 11 miesięcy w tej chwili. Działamy w tej sprawie wygrania wojny z Rosją i odsunięcia tego zagrożenia i budowy Międzymorza. No jak zbudować Międzymorze? No musimy mieć świadomych tam ludzi, którymi będą naszymi partnerami. I myślę, że już są, bo zachowanie Niemiec, Izraela i wielu krajów pokazało, kto jest realnie tutaj przyjacielem, a kto nie. I co możemy jeszcze zrobić? Czyli zbieramy takie pomysły jak ta straż pożarna na następne miesiące. Myślę, że musimy poza stroną internetową zrobić też telekonferencje takie, żeby wszystkie ośrodki brały udział. Czyli Tadziu powinien pogadać z ludźmi z Krakowa, kto by chciał. My co tydzień rozmawiamy wszystkie ośrodki z sobą razem na telekonferencji, jakie mamy pomysły, co robi jaki ośrodek, żeby wciągać ludzi do działania. Dobrze jest wyspecjalizować różnych ludzi w naszej grupie. Czyli ktoś musi pilnować kanistrów. Ja tu widzę takiego jednego kolegę, który jest w kanistrach. Mamy koleżankę skarbniczkę, czyli trzeba założyć od stycznia zeszyt nowy, duży, nie mały, tylko duży i wtedy pisać. I potem cały miesiąc będzie widać po pół roku czy po roku, kto w danym miesiącu wpłaca. To nie muszą być duże pieniądze. O co chodzi, że jak jest regularnie, to potem się to robią ogromne pieniądze. Na przykład Warszawa zebrała w rok ponad 5 tysięcy złotych składek z takich zbiórek, co ludzie dali. Nie każdy go stać, ale są niedziałacze nasi, też dają. Chodzi o to, że to się tak wydaje, za 5 tysięcy dzisiaj można kupić auto. Po prostu, to są już pieniądze liczące się. Jeżeli mamy dać naszym ludziom na papierosy też i na jakieś tam drobne wydatki, no to też musimy mieć pieniądze, prawda? No to się tak wydaje, musimy po prostu mieć budżet, co miesiąc wiedzieć, ile zbiera Katowice, Warszawa, Wrocław, Kraków i tak dalej. I to byłoby dobrze, żebyśmy w lutym mieli taką jasność, ile się zbiera.
byście zebrali w jednym roku kilkaset złotych, tak? Tak, jest 420, tam stówka jeszcze na benzynę była, więc no to dobrze, tak. Czyli macie ponad 500 zł. Chodzi o to, żeby w styczniu już wszystkim przypomnieć, każdy, kto kiedyś płacił chociaż raz, czy mógłby płacić nam jakieś darowizny, jakieś składki. To jest ważne, robić sobie tą listę i to jest tak samo jak paczki. To powinno działać dokładnie identycznie. Trzeba zadzwonić, zapytać, czy możesz nam coś tam płacić. Musisz mieć imię, nazwisko, telefon. Od każdego. Czyli sprawa składek dlaczego jest ważna? Bo są też ludzie, którzy nie dadzą paczki, tylko dadzą pieniądze. To się zdarza. Ja przynajmniej oceniam 10% jest takich ludzi, co mówi, ja wolę dać tam 100 zł czy 200 zł i zróbcie mi za mnie paczkę. Dla nas pieniądze są też cenne, bo trzeba czasami naprawić auto, coś zafundować, komuś przejazd, bilet. No bo nie opłaca się auta dla jednej osoby, żołnierza wysyłać gdzieś tam, no to go się wsadza w pociąg czy w autobus. Więc pieniądze się też przydają. Poza tym musimy kupić trochę aut. Mamy w tej chwili dwa auta dostawcze, które jeżdżą regularnie, ale to są typowe auta dostawcze. Potrzebujemy kupić lub wynająć auto. Pytajcie, czy macie kogoś znajomych, kto miałby takie auto, które jest na 9 osób. Są takie wany, które są w wersji dostawczej, bez szyb, tylko blaszane te boki, ale są takie same auta, które mają już 9 siedzeń. Dla nas takie auto szukamy, żeby ludzi wozić, a jak trzeba towar, to się składa siedzenia lub wyjmuje i to samo auto może służyć i może tam tonę 200 przewieźć towaru. Więc szukamy teraz takiego auta i myślę, w ciągu kwartału musimy go kupić na te 9 osób taki busik, bo coraz więcej potrzeba nam wożenia też ludzi. Czyli to też będzie wydatek, prawda? Tam w jeden się zbierze, coś tam oni pewnie najwięcej dadzą, bo dla nich powiedzmy sobie 50 euro to są żadne pieniądze. Więc trzeba wszystkich szukać. Jak macie znajomych, którzy mieszkają w Londynie, w Irlandii, w Ameryce, trzeba też rozmawiać. Nawet ktoś może dać jednorazową darowiznę, albo zna kogoś. Ja mam sąsiada, co ma takie auto, może sprzeda. Taki się człowiek zgłosił w Częstochowie, ale niestety ma Mercedesa, który jest cały metalowy, nie jest on. A w dobrej cenie i sprawdzony, bo lepiej wziąć od kogoś niż z komisji. Rozumiecie? Ktoś powie, no tu trzeba zrobić coś, ale ręczę, że to auto nie ma wad ukrytych, że silnik nie jest zjechany, że nie ma trocin z czynni biegów. Rozumiecie? Lepiej takie auto znaleźć. To w blaszaku mogę wyciąć te otwory. No można, oczywiście. Tylko, że chodzi o to, jak jest zarejestrowane. Musi być na 9 osób, a nie na 6, bo bardzo często te dostawcze są zarejestrowane. Najczęściej są rejestrowane albo na 3 osoby, albo na 6. Nam chodzi o taki, żeby był na 9. Czyli i można na normalne prawo jazdy jeździć takim autem. To jest zaleta. Do 9 osób można mieć normalne prawo jazdy, nie musi być specjalne. Czyli czeka nas dużo wydatków, czeka nas dużo działań i bardzo ważne, żeby to wyspecjalizować i również ruszyć w teren, bo my dotychczas mamy te duże miasta opanowane, natomiast teraz trzeba szukać takich odpowiedników, tak jest koleżanka z Nowego Sącza, tam jest Klub Gazety Polskiej. Myśmy tam jeździli, pamiętacie, pomnik, żeśmy zwalili Ruski, już tam stoi na tym miejscu Piłsudski, więc jest duży sukces, ale tam są też ludzie, którzy pamiętają nas z tych akcji i trzeba, no jeszcze sądy są, tak jak wygramy wojnę z Putinem, to potem się za sądy zabieramy. I to nie żartuję, bo to jest dokładnie zadanie dla Legionu Polskiego. Trzeba po prostu tych zdrajców trzeba pogonić, prawda? Tak? Możemy da się utworzyć polskie sądy niezależnie od secesyjnych. I kierujemy nasze sprawy do Polski. Można. Kiedyś tam, gdzie się sądy. Były takie sądy. My już otworzyliśmy jedną. W pierwszej Rzeczpospolitej były takie sądy specjalnie oddzielone od poprzednich. Ale wracając do naszych zadań, czyli dobrze było, żeby zacząć szukać ludzi wyspecjalizowanych w grupie do różnych rzeczy. Na przykład musimy też plakaty. Jak będzie cieplej, i dużo, powiedzmy kwietnia, wrócić do plakatu. Nie może tak być, żeby w Krakowie było widać te ruskie plakaty czerwone, prawda, tych z partii koni. Muszą być też nasze widoczne. Czyli ktoś, kto to robił, a mamy takich mnóstwo, którzy kleili plakaty, powinien tego pilnować. To nie trzeba dużo, to wystarczy wywiesić 50-100 plakatów w dobrych miejscach i będzie nas widać. Najlepiej w piątek wieczór, bo w sobotę, niedzielę nie zrywają od razu. Na przykład. Bo tak to do rana już jest wszystko pozrywane. No bo firmy jeżdżą. Tak. Proszę Państwa, przepraszam, jest możliwość uruchomienia małej kawiarni przy samym magistracie. Dzisiaj przypadkowo się będzie. No ale to musi być więcej osób tą sprawą zających. Musi być inwestor, który po prostu będzie tam prowadził kawiarnię i będzie nam przyjazny. No. Tak, tak.
jakiś restaurator, tak? Takiego no, przydałoby się ktoś miał doświadczenie i postawił tam. Konia trojańskie. Biznes umiesz prowadzić. Konia trojańskie. To jest ta jak taksówka, to jest charakter. To nie każdy potrafi, tak. Nawet jak ktoś ma zmysł do interesu. Mało kto potrafi. Mało to musi być ktoś, kto już to robił, bo inaczej to jest, przewróci się za chwilę. Ja jeszcze jedną rzecz a propos pomieszczenia. Jest pomieszczenie, gdzie się zbierze pewnie z 25-30 osób. Tak. No jest to w piwnicy, czyli w podziemiu. W podziemiu mamy doświadczenie. I można po prostu no, właścicielowi trzeba dziesiątkę dać, żeby napalił, po prostu puścił to tam, no bo zimnie nie będziemy się, o ile w lecie to jest błogosławieństwo, bo każdy szuka piwnicy, o tyle... A gdzie to jest? Na Biernackiego, Edmunda Biernackiego, to jest równoległa do Kazimierza Wielkiego, albo do Alei. To co, dobre miejsce? Dobre. Centrum miasta. Kto by tam jechał, to obejdzał. Możesz Bratka pojechać. Ale jaki to adres? Z kolegą, weź telefon, umów się z kolegą na randkę, pójdźcie to obejrzeć. Trzeba tam załatwić krzesła. Są krzesła tam jakieś? Są. Co? Obejrzeć, raz się zebrać z prezydium, zobaczyć, czy to pasuje. I ja myślę, że trzeba mieć parę lokali. A jak jest tej też antykwariacie w rezerwie. Ale zawsze warto mieć. Jafniaczki mogę naciąć, tylko kto da gąbę To już się dogada. Na pewno trzeba szukać lokali. Musimy być niezależni, jeżeli chodzi o lokale, żebyśmy mogli się zbierać. Najlepiej by było takie miejsce właśnie, gdzie te paczki można składować i tak dalej. Bo za chwilę tu ten pokój będzie za mały. Na paczki trzeba mieć świadomość, jak się ta sprawa rozszerzy, prawda, soku, kościół i tak dalej, można ruszyć w różne miejsca, to tych paczek powinno być w kwietniu czy później dużo więcej. I trzeba mieć lokal, może po prostu ekstra na zebrania, inny na paczki, nie wiem. To już trzeba zastanowić. On się straszą i rzeczywiście rewelacyjnie, moim zdaniem. To bardzo trudne logistycznie, bo strasz to jest takie wyzwanie, że trzeba tak ustawy, która się na to zgodzi na Ukrainie, trzeba infrastruktury, czyli lokali, trzeba sprzęt. To są trzy bardzo trudne rzeczy. Moim zdaniem to jest realne do zrobienia, tylko nie w 5 minut. Ale może by to się jest... dało wprowadzić jako zabytkowe muzea straży, a one faktycznie będą działać w razie potrzeby. Ale Policzcie jest bardzo bezpieczne. Tak, jest bardzo. Bo jest dobre, bo to było. No to skoro to było na tych ziemiach, no to spróbujmy to odbudować jako dobra tradycja. I oni często właśnie poszukują. Na przykład wiele osób do mnie, Ukraińców, podchodzi i mówi: ja jestem z miejscowości na Żytomierszczyźnie, wymienia kobieta miasteczko, wieś w zasadzie, kiedyś była miasteczkiem zdegradowana przez zaborcę rosyjską. I mówi, jedyny obiekt ciekawy w mojej tej miejscowości, tam powiedzmy 3000 mieszkańców, to były ruiny Pałacyku Szlacheckiego z I Rzeczypospolitej i została tylko do dzisiaj kapliczka psa. Wyobrażacie sobie, wszystko zniszczyli, to została kapliczka, bo szlachcic miał super jakiegoś tam doga i zestaw. I ta kobieta mówi, i my to teraz odbudowujemy, bo to jest jedyna rzecz ciekawa architektonicznie. No reszta to był PGR i tak dalej, taki syf sowiecki. Mówi, i my teraz się szczycimy, i ona mówi, ja nie jestem Polką z pochodzenia, ale jestem dumna, że tu była szlachta i że Polacy to wybudowali, bo to jest najładniejszy obiekt. I ona jest zresztą dziennikarką, ta kobieta w Kijowie, prawda? I ona jest wiele takich osób. No jest taki pędzel do polskich szkół Ukraińcy dają dzieci. Tak. Bardzo mocny. A czy to są szkoły ukraińskie, ale z polskim językiem jako dodatkowym, bo tak jest w tej chwili. Że jest moda od pewnego czasu, od paru lat, na to, żeby dziecko mogło potem pojechać na zachód, więc wysyła się je do szkoły, w której jest dodatkowy język. I często sprzedawca się spotyka, który dobrze mówi po polsku. Znaczy dobrze, no kaleczy, ale mówi. A widać, że nie jest to z polskiej rodziny, bo to jest specyficzne mówienie ze szkoły. I ja go często pytam, dlaczego umie. A on mówi, no właśnie byłem w takiej szkole, w której mieliśmy tam tygodniowo 4 godziny języka polskiego z dodatkowym językiem polskim. I takich osób się też bardzo dużo spotyka. To nam bardzo pomaga później w budowie infrastruktury. Przyjeżdżają nauczyciele, musimy zadbać o te programy, żeby było jak najwięcej też nauczycieli polskiego. I jest w tej chwili wielka moda na język polski. Dlaczego? Bo wiele osób się zabezpiecza, że w razie gdyby jednak Putin wygrał, to żeby znali język, żeby mogli uczyć do Polski. To jest jedna grupa, a druga grupa dla pracy. Bo pamiętajcie, że wielu już jest, od lat pracują tu i mówią, chcesz przyjechać zarobić,
opiekować się kimś. Musisz znać język. To musisz znać język, prawda. Oczywiście im jest łatwo się komunikować, bo jest 50% słów jest tych samych, więc jest to dosyć łatwe. Ale jednak nauka w jakimś kursie językowym czy w szkole jest w tej chwili wskazana i modna. Ogólnie do widzenia. Trzymaj się. Także mamy z wszech miar sprzyjającą okazję w tej chwili na Ukrainie, żeby sprawy polskie przypilnować. Tylko no, wymaga to pracy oczywiście, samo się to nie zrobi. A powiedz nam, jak jest z młodzieżą. Młodzież i dzieci, czy w ogóle są widocznie, jak mi nie wyobrażam, że dzieci tak po ulicy. Co dzieci? Przychodzą, czy widać, czy są, czy pouczekamy. To znaczy, jest uprowadzona, to wiemy. Ale... Nie, to dzieci uprowadzone to są na wschodniej Ukrainie. Kilkadziesiąt tysięcy dzieci wywieźli Rosjanie i je rusyfikują. Na zachodniej Ukrainie żyje się, można powiedzieć, tak samo jak u nas. Głównie dzieci są w komórkach nosem. Niż na ulicy. Jest sieć komórkowa działająca. Jedyny problem na Ukrainie to jest to, że jest częste wyłączenia prądu. W związku z tym pendrive warto dawać, jakieś rzeczy, powerbanki. Świeczki, cokolwiek. Jakieś lampki, lampki, słuchajcie, jak traficie, czasami ludzie sprzedają na takich quick targach czy w sklepikach. Są takie, można kupić na baterie. Kłady są specyficzne, bo one są na zewnątrz, a wewnątrz można się otruć tym, bo to się inaczej pali. W domu to jest co innego. Nie polecam świeczek tych takich właśnie na cmentarz. Tak, nie. Natomiast co jest tanie i jest bardzo poszukiwane na Ukrainie w tej chwili, są takie latareczki po 10-15 zł, które mają dwa tryby. Świecenie do przodu jako latarka, ale też świecenie w pomieszczeniu jako taki lampion. I to się wkłada w bateryjkę, do tego jedną, dwie, trzy, zależy jak dużej to mocy. Często pod namiot to można kupić. Na ledach, tak? Takie na ledach, bo to mało zużywa prądu. I to jest w tej chwili super poszukiwane. Więc nie ma kłopotu z takim życiem bieżącym na co dzień. Powiedzmy do Kijowa, już za Kijów, Charków, no to już jest kłopot. Ale powiedzmy z tej części od Kijowa na zachód żyje się tak mniej więcej jak u nas. Na przykład w samym Lwowie są takie momenty w weekend, że jest zupełnie, można powiedzieć, prawie normalnie. Nie ma na przykład tego, co było w byłej Jugosławii, ja tam byłem obserwatorem wojennym. To w byłej Jugosławii wszystkie okna były zaklejone, pamiętacie, takimi tymi krzyżami, plastrem, żeby w razie wybuchu nie wypadały szyby, nie z odłamków, tylko z fali uderzeniowej. W Kijowie jest bardzo dużo okien wybitych z fali uderzeniowej. Na przykład myśmy spali w takim mieszkaniu u Polaka zresztą, u polskiego pochodzenia człowieka, który tam żyje już od lat. I u niego okna wszystkie z jednej strony bloku zostały wybite, ale nie odłamkami, bo dosyć daleko spadła rakieta. Tylko, że po prostu wiecie, jak jest blok, to on działa jak żagiel. Cała fala uderzeniowa się oparła no tam kilkaset metrów dalej i wszystkie szyby poszły, prawda? Ale mimo to nie kleją plastrem szyb, więc nie ma takiej psychozy. Nie ma takiej po prostu dużej ilości strat, no bo trzeba mieć świadomość, jak dużo spada tych rakiet, ile jest strat dziennych, mówimy o cywilach w tej chwili, nie o wojskowych. No to jest, powiedzmy sobie, dziennie 10 osób, no to jest tyle, co ginie w wypadkach samochodowych, rozumiecie? Nie ma takiego poczucia, gdzie jest psychoza się pojawia, jak jest ogłoszony alarm rakietowy w marketach. To jest absolutna psychoza. Ludzie uciekają z marketu, rzucają zakupy i uciekają, no bo markety są często celem rakiet i trudno się tam uratować w razie trafienia. Natomiast już jak jest mały sklep typu, nie wiem, Żabka, jest takie mnóstwo sklepów na Ukrainie i tam w ogóle nie działa ten sam alarm, jak jest alarm rakietowy w takim sklepie, nikt w ogóle nie reaguje, bo wie, że ten sklep przecież nie będzie raczej celem. Chyba, że przypadkiem, no jak masz pera, to oczywiście może spać rakieta. Ale ja widziałem tylko raz sytuację, że był świeży lej. Prawda? Nigdy się nie zetknąłem, żeby gdzieś w pobliżu mnie rakieta spadła. Rozumiecie? Prawdopodobieństwo jest niewielkie. No nie wystrzelą 400 tych dronów, a doleci, nie wiem, 60, 40. Rozumiecie? No to jak na kraj o powierzchni dwa razy większej od Polski, bo oni mają niską gęstość zaludnienia, w ogóle się wyludniają bardzo dramatycznie, no to wysłanie przez Rosjan oczywiście jest dotkliwe, bo niszczy transformatory, elektrownie i tak dalej, więc straty są w infrastrukturze energetycznej duże. Natomiast nie ma poczucia wśród obywateli
poza linią frontu, żeby wiesz, żeby było takie poczucie, że za chwilę tobie na dom spadnie rakieta. Nie, wręcz bym powiedział, że gdyby nie to wyłączanie prądu, ja tak nawet podejrzewam po cichu, parę par między nami, moim zdaniem to wyłączanie tego prądu jest świetną, celową metodą zmobilizowania narodu, że jest on w wojnie. Bo gdyby nie to, to by na zachodniej Ukrainie ci ludzie w ogóle nie mieli poczucia, że są ludzie, no poza tym, że są ofiary oczywiście, że przychodzą zmarli i trzeba ich chować. Ale nie ma takiego na co dzień poczucia, że jest to kraj ogarnięty wojną na zachodniej Ukrainie. I przez to, że są te wyłączenia prądu, każdy się czuje dotknięty rosyjską inwazją. Rozumiecie, to jest w sensie psychologicznym powoduje straszliwą nienawiść do Rosjan, no bo ci lodówka się rozmroziło, prawda? Jesteś dotknięty osobiście. Dolegliwe. Ty rozumiesz, dolegliwe, bo tam zniszczyli transformator tym dronem, no to było 100 km dalej, ale u ciebie się lodówka rozmroziła. Czyli rozumiecie, miliony ludzi zostało w tej chwili przez tą wojnę totalną Putina, zostało dotkniętych w sensie personalnym, że muszą dbać o prąd, o naładowanie telefonu, ale działa internet, rozumiecie? Więc w sensie takiego normalnego dla młodych, na przykład pytasz, co młodzież. Młodzież siedzi w komórce i się cieszy, bo działa internet, rozumiecie? I oni te same filmiki ściągają, co my, tam z prądu, albo muzyka, albo coś. Oni żyją, starają się żyć prawie normalnie. Oczywiście to jest trochę udawane, trochę sztuczne, ale no co mają robić? No przecież wpadliby w depresję po roku, gdyby wszyscy, nawet ci, którzy mają zmarłych, bo czasami się rozmawia z takim, że poległ ktoś w rodzinie, brat, ktoś tam. Więc oni się też starają żyć normalnie, nie starają się siać defetyzmu. Znaczy jest bardzo silne w tym narodzie poczucie to, co było u nas w czasach Solidarności. Pamiętacie w 1981 roku? Euforia, że musimy wygrać. Mimo strat, ofiar, oni mają to poczucie. Straty wiemy, że są ogromne, że będą, ale my za wszelką cenę chcemy być wolni. Takie jest odczucie psychologiczne. W związku z tym nie ma takiego cierpiętnictwa na zasadzie, że o, tu straszny, jest źle, ofiary, my jesteśmy poszkodowani. Nie. Wręcz bym powiedział, jest takie nos do góry. A, my tu wygramy, nie dajemy się. Oczywiście pytanie, czy nie przyjdzie w którymś momencie załamanie, tąpnięcie, jakieś siła. Na razie mają przede wszystkim towary, co powoduje, że życie jest w miarę normalne. Wiecie, sklepy... Nie ma dużego wyboru, ale te podstawowe produkty, jest wielka wojna o handel. Czyli żeby ludzie mieli poczucie, po to idą te pieniądze z zachodu, żeby sfinansować te emerytury, żeby dać te towary do sklepu, rozumiecie? Żeby ludzie mogli mieć poczucie, że jest w zasadzie w miarę normalnie. Oczywiście mężczyzna nie może wyjechać za granicę na zachód, no są pewne ograniczenia, ale gdyby wyjąć sprawy wojenne, mobilizację powszechną, i poczucie wyłączania prądu, to mógłbym zaryzykować tezę, że jest takie wrażenie, że staramy się żyć normalnie. Tak oni chcą, chcieliby. Oczywiście to jest trudne. I czym więcej Rosjanie będą dłużej atakować i będzie więcej ofiar, to będzie trudniejsze. Ale wydaje mi się, że jest w nich taka wielka siła i chęć zwycięstwa po latach upodlenia, bo oni mają to poczucie, że byli narodem upodlonym. Strasznie wiem, jeszcze działa ten głodomór, prawda? Ileś milionów do dzisiaj... 6 milionów, 8 milionów. No, nie policzamy. Wymordowali. Kosior, między innymi Polak, prawda, był sekretarzem na Ukrainie, a potem Chruszczow przejął. Tak, Chruszczow, to był Ukrainiec i on ich tak tu mordował. Chruszczow, znaczy, nie tyle Ukrainiec, co Kozak, bo Chruszczow i Szołochow byli spokrewnieni. Ich żony były siostrami. Ze stanicy Wioszenskaja. No widzisz. Tak nie mówi się... Ukrainiec jeden tam, znaczy Polka z Komańcza, że jego żona jedna była z Komańcza. Tak, mogło Ukrainiec, tak być, że Komańcze, żona Chruszczowa. Jest bardzo dużo takich mieszanych ma. Bo on jeszcze mieli tych żon nie jedną zresztą. Ale tak no. Im mówił. I to, że ją dobrze zna, bo on sam z Komańcza. Dobra, to co? Czy jeszcze jakieś tematy, bo będziemy powoli się zbliżać do końca. Czy są jakieś sprawy, które chcielibyście jeszcze omówić, zaproponować? Co mi brakuje? Mundurów, czapek. Czyli chciałbym bardzo, żebyśmy wprowadzili modę w Krakowie, że chodzimy przynajmniej w czapkach legionowych. Który padział, że trzeba czapkę włożyć w aucie. Drugiej brygady.
Czapkę proszę mieć. Nosi przynajmniej czapkę, a kto może sobie bluzę kupić? Bluza to jest, nie wiem, 100 zł, no, 150. Damy naszywki Legionu, bo mamy takie i jak ktoś ma mundur, żeby to wyglądało, że ludzie dbają o sprawę reklamy naszego munduru. Kto się nie boi, kto lubi chodzić, prawda? Nie każdy lubi. Nie każdy przeszedł strzelca, czy jakieś wojsko, czy jakieś posłanie obronne, czy ma tradycję militarną w rodzinie, ale duża część naszych ludzi ma taką tradycję. Fajnie jest w czasie wojny to chodzić, pokazywać, to też pokazać, że jesteśmy gotowi się bronić. Gdyby zajęli Ukrainę, nas napadli, no to my będziemy walczyć. My też weterani, my się nie nadajemy tak, jak tu siedzimy z racji PESEL-u w większości, żeby walczyć, ale gdyby przyszli tu Ruscy, to oczywiście byśmy stanęli do walki. Czyli wyrobić sobie paszport, czyli Tadzio, ty musisz założyć listę i wszystkich obdzwonić, czy mają paszport. Ja mam. Rozumiesz? Bo większość ja nie ma. Mogą mieć paszport często, ale nie ma. Sprawdzić ważność. Bo teraz jechał nasz kierowca, słuchajcie, z Koszalina autem, on jest z Torunia, spod Torunia, z Więcborka, i przyjechał na granicę, okazało się, ma już nieważny paszport. No jaki dramat dla kierowcy i dla auta. I co, musiał wrócić? No musiał ktoś inny pojechać. Czyli, rozumiecie, sytuacja jest taka, że trzeba dzwonić, zrobić listę, żeby ludzie mieli paszporty, żeby wiedzieli, gdzie czapkę kupić. Można zamówić przez internet, można kupić u jakiegoś czapkarza, więc czapnika, więc bluzę. Wziąłbyś maila, bo w Warszawie mają opanowane sklepy, gdzie są maile, są kurtki przysyłają mundurowe, polski wzór, używamy wzoru 93, ale można inną kupić, brytyjską czy amerykańską, jak to ja chcę. Więc, ale też powinieneś to mieć od razu. Ktoś powie, dobra, ja bym chciał, ale gdzie? Nie wiem, prawda? Wyłożę 200 i sobie kupię. No to musisz mu od razu powiedzieć. Tu do kupienia, tam, rozumiesz, musisz to znać. Ludzi musisz mieć listę i zobaczysz, że część osób bez trudu może w takiej czapce chodzić. Marek na przykład jest taką osobą, która może być w czapce. Więc jako taki reprezentacyjny, nasz sztandarowy. Więc. Bo rozumiecie, później nagle się okaże, wygrywamy wojnę, trzeba zrobić defiladę nerwowe, oni się zgodzą, a my powiemy, nasi ludzie paszportu nie mają, prawda? Albo wyglądają jak jakieś łazęgi, prawda? Jakieś włóczykije. Rozumiecie, no to przynajmniej trzeba jakoś wyglądać. Czyli, a to dla Polaków w Lwowie, czy dla Ukraińców tam żyjących, taka defilada to jest wielkie przeżycie. To być może będzie po raz pierwszy i na wiele lat ostatni. Takie zdarzenie, tak jak teraz prezydent Duda i prezydent Ukrainy składał wieniec pod płytą główną cmentarza Orląt Lwowskich. Rozumiecie, to są historyczne wydarzenia. Spontaniczne. No, ale rozumiecie, jest taki moment, normalnie by to się nie wydarzyło w żaden sposób, by się na to nie zgodzili. A teraz może się zgodzą na różne rzeczy, które byśmy nie sądzili, radnych, posłów, jakąś jednostkę polską i tak dalej. Ale muszą pomniki Bandery rozebrać i wyrzeć się Bandery muszą jako bohatera narodowego. Nie wiem, czy raczej zgodzą na Banderę. Bandera już nie jest bohaterem narodowym, jest uchwała Sądu Najwyższego już Ukrainy jest. Unieważniająca jego. Także to jest dla nas sukces. To się już stało przed zresztą wojną. Natomiast dla nas jest potrzebne, żeby oni stawiali pomniki Petlury, Piłsudskiego i tak dalej, albo nowych bohaterów, rozumiecie? To jest nasz interes, czy Mickiewicza, Słowackiego, jak były te pomniki, to z powrotem ten sam odbudować. No. Tak jak my to robimy tutaj, wywalamy Ruskich i dawać Piłsudskiego. Rozumiecie, ale to ktoś musi przyjść w mundurze Legionu Polskiego, powiedzieć, myśmy wam pomagali i teraz tu mamy sprawę do załatwienia, rozumiecie? I to ktoś musi potem pilnować. Najlepiej jakby to był miejscowy, przeszkolony przez nas społecznik, bo my tam za nich wszystkiego nie załatwimy. My ich możemy przeszkolić, nauczyć, pokazać, pierwsze miesiące rozruszyć, ale oni potem tam będą żyli pokoleniami, muszą dbać o swoje polskie interesy. Ale... Tak jak świetnie tak. Polacy dbają na Wileńszczyźnie i Zaoliziu, a nie umieją w Niemczech. Prawda? I nie mają warunków na Białorusi. Ale taki więc... trochę pół Polaków, pół Ukraińców mądrych. To mi się bardzo spodobało. Twierdzą, że żeby się połączyć, a bardzo im zależy, bo to jak Petlura i Piłsudski, to trzeba było zrobić jedną rzecz. Święto w jednym. Zlikwidować to święto za tydzień, to zrobić w ciągu jednej niedzieli. Kościół to jest podstawowa rzecz. Ale wszystko, żeby Ukraina i prawosławne, żeby zrobić na jeden kalendarz. To jest, zależy od Konstantynopola, więc do tego powoli. Na razie jest wielki sukces, bo Kościół w tym roku po raz pierwszy grekokatolicki zgodził się, żeby w tym samym terminie były święta. Więc
to jest już duży krok. Bo wtedy już jest połączenie prawie jedno. W Kijowie jest wielki sukces, bo odebrano tą ławę pieczęć. Zakony muszą wracać na swoje miejsce i Dominikanie ciężko widzą, że to jest najważniejsze. Czyli jak widzicie, plany mamy ambitne, możliwości mamy naprawdę, słuchajcie, ogromne, niewyobrażalne. Tak, jesteśmy. Tam. Na to, proszę, tak. Już nie wiem, jak jedzie, to nie jedzie. No, jedź. Czyli ważne jest, żeby szukać pomysłu, tak jak ta straż pożarna. W ogóle, nawet czasami od czapy, prawda, bo to się to wydaje nierealne. Moim zdaniem ta straż pożarna nie, może dobry pomysł. Nawet rzeczy, które się wydają nierealne, żeby mieć posłów polskich, żeby mieć jakieś kina polskie i tak dalej. Wszystko jest, trzeba próbować, trzeba rozmawiać, trzeba działać. A gdzie można w królewskim myśli kupić kurier galicyjski? Nie wiem. Królewskie Lwowie jest do kupienia. No właśnie, no więc macie sporo do zrobienia. Czyli ja będę się starał raz na jakiś czas przyjechać do was, rozwiązać relacje. Chciałbym, żeby od was też jakieś osoby, chociaż jedna, dwie, jeździły też z nami. Czasu do czasu, do Lwowa, do Tarnopola, gdzieś tu, gdzie. Do Kijowa, tak? No można i do Kijowa. Wziąłem do Kijowa. A byłeś dlaczego jest ważny wyjazd do Kijowa cenny? Mianowicie wokół Kijowa jest mnóstwo miejsc świeżych po walkach. I widać rozbite czołgi, widać miejsca, domy. Bo tu do Lwowie pojedziesz i tu jest jedno tylko miejsce, gdzie tam jakaś rakieta padła, coś jest. Nic tu nie ma, to jest normalne miasto. Natomiast wokół Kijowa jest po prostu tysiące pobojowisk po ciężkich walkach z kolumnami pancernymi, prawda? Więc to jest w ogóle ciekawe zobaczyć, jak wygląda pobojowisko po autentycznej wojnie w środku miasta, bo to Bucza, Hostomel, Irpień, to są wszystko miasta wokół Kijowa, bo te walki najcięższe toczyły się w promieniu powiedzmy 20-30 km wokół Kijowa. Więc ja polecam, ostatnio wziąłem dwóch chłopaków ze Śląska, byli w ciężkim szoku, że to tak świeże jeszcze jest, bo to dosłownie tak wygląda, jakby to się wczoraj skończyło. Tego jest tak dużo rozbitego sprzętu, nie da się tego po prostu usunąć. A z Kołomyją miałeś jakiś związek? Mam jakieś informacje, że tam są Polacy i tam jakieś kontakty. Ja tam rodzinę tam mam. No to jak masz, to daj z nami. Może pojedziesz z nami, albo daj adres. Każdy z was, jeżeli miałby gdzieś kontakt do jakiegoś ośrodka rodziny polskiej czy półpolskiej na Kresach, dajcie znać, odwiedzimy, zawiezimy paczkę, porozmawiamy, bo oni mogą mieć cenne kontakty właśnie, a tu na strzelca, a tu na straż pożarną, a tu na księdza polskiego, a tu na siostry zakonne. Ja rozumiecie? No więc właśnie, więc trzeba szukać, bo często ktoś gdzieś kogoś zna, a tylko tą metodą możemy rozbudować strukturę. Nie ma, tak samo jak w Polsce. Macie kogoś znajomego w Tarnowie, czy w Nowym Sączu, no to trzeba budować tam strukturę. My musimy zrobić spotkanie otwarte w Nowym Sączu i zbudować oddział nasz. Proszę, tu jest prezent od młodego małżeństwa. Mak, tak? No i świetnie. To proszę już zabezpieczyć koleżankę. Jesteś odpowiedzialna za paczki. Za mak. Włożę na razie do szafy. Tak. Czyli szukamy kontaktu. Jeżeli ktokolwiek z nas, a często właśnie ktoś ma rodzinę, znajomy, ktoś pracował z Ukrainy, Polak i jest tam, mieszka, mamy kontakt. Ja takich też ostatnio dostałem na miarę, na tych, co pracowali w Cieszynie. Więc szukamy takich ludzi, bo to jesteś na miejscu, też potem trzeba auto gdzieś zaparkować, bo na ulicy strach, bo kradną na polskich numerach, więc trzeba gdzieś kogoś zostawić auto. Rozumiecie? No to są takie praktyczne rzeczy. A ten zna księdza i potem łatwiej z księdzem rozmawiać, jak już idziesz z miejscowym Polakiem. Bo jak pójdziesz tak z ulicy, no to ksiądz się trochę boi. Przyszli w mundurach, wojna, co oni chcą. A jak przyjdziesz ktoś, prawda, miejscowy i powie, proszę księdza, tutaj znajomi tego, no to jest zupełnie inna rozmowa. Tarnopolu jest polski ksiądz, polska parafia, tak. I widziałem go. No to jest właśnie ten przy ulicy Bandery. To jest ten, widziałem go. Świetny ksiądz i świetna parafia. To na Zadupiu. Ten polski kościół jest po prostu poza celką. To jest przy stadionie takim sportowym. A stadion sportowy jest imieniem, który jest obok kościoła, to jest imieniem Szuchewicza. Czyli kolegi Bandery. Tak. No to, bo Bandera nie jest w ogóle odpowiedzialny za zbrodnię, bo on siedział w obozie koncentracyjnym. Szuchewicz dowodził. Cała operacja, no to największym zbrodniarzem za bezbrodnię wojskową odpowiada Szuchewicz. Jego zrobili imieniem stadion sportowy. No
no to przy kościele, no zecie, no to są po prostu, no takie były nastroje jeszcze 3-4 lata temu. Dzisiaj to już jest nie do pomyślenia. Dzisiaj słuchajcie, w ogóle znaleźć flagę banderowską, to trzeba jeździć 2 tygodnie i tam gdzieś jedną znajdziesz. Po prostu zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Mają po prostu nowych własnych bohaterów, a problem fizjologicznie się skończył. Jeszcze niedawno było dużo ludzi, żołnierzy UPA. To było ich defilady, oni chodzili w mundurach, było ich widać jeszcze jak był Majdan w 2014 roku, to myśmy byli stadziem i z naszą delegacją, to jeszcze w składzie Majdanu można powiedzieć, że jakieś 5%, może 10% flag i działaczy to byli ludzie związani z UPA. W tej chwili to w ogóle, no bo z racji jak, wiecie, jak armia walcząca liczyła 1000 osób na Majdanie, czy powiedzmy w 2014 roku to było 10 tysięcy żołnierzy, czy 20 tysięcy, to takie 1000 osób związanych z ideologią UPA to była duża liczba. Jak dzisiaj walczy 200 tysięcy bezpośrednio na froncie, a 500 tysięcy jest zmobilizowana w rezerwie, to nagle te same 1000 staje się promilem już mało istotnym. Oni zresztą byli głównie w pułku Azov, walczyli tam w Mariupolu, Także dla nas zmartwieniem nie jest UPA, tak jak wielu mówi. Nasze zmartwienie jest bierność Polaków w Polsce i tam. To jest nasze zmartwienie, że my po prostu mamy ogromne możliwości. Otworzymy nam się, moim zdaniem, nieograniczone możliwości. Mamy miliony Polaków tu i tam, a większość śpi i mówi, ktoś za nas to zrobi. Niech to zrobi Morawiecki, niech to zrobi tam. Nie wiem kto, Niemcy to za nas, Unia Europejska za nas. Sikorski, tak. A nikt za nas nic nie zrobi. Może nam tylko zrobić kupu. To jest jedyne. To tyle.